Gdy byłam małą dziewczynką, mój brat bawił się metalowym samochodzikiem. Marzył, że kiedyś, jak dorośnie, zasiądzie za kierownicą prawdziwego bolidu. Marzenia się spełniają, naprawdę. Oto dowód. Mój brat przyjechał do mnie do domu samochodem z jego marzeń. Mercedesem SLS AMG. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co się dzieje. Na mojej cichej, osiedlowej uliczce rozległ się huk. Wszyscy sąsiedzi, oczywiście ja także, rzucili się do okien, bo myśleli, że gdzieś w pobliżu wylądował myśliwiec F-16. Lub nie daj Boże, jakaś modna ostatnio trąba powietrzna się zbliżała. Ale to nie była ani burza, ani myśliwiec, choć podnoszone niczym skrzydła drzwi mogłyby to sugerować. To był właśnie ten Mercedes. Za kierownicą brat. Janek kiedyś marzył również, że zostanie pilotem wojskowym, więc w sumie by pasował. Pilot, a zarazem właściciel auta za 1 000 000 zł. Szpaner z tego mojego brata, prawda? No ale teraz na poważnie. Na wideo oglądacie prawdziwego Mercedesa SLS AMG. Nieczęsto mamy sposobność jeździć takim samochodem. O jego parametrach technicznych pewnie przeczytacie sobie w tekście. Ja miałam krótko ocenić jego walory estetyczne. No więc wspomniane, podnoszone do góry drzwi. Rewelacja. Kubełkowe siedzenia. Prosta, ale funkcjonalna deska rozdzielcza. Bajka. Liczne są także rozstawione po bokach kokpitu, wysokotonowe, podświetlone małymi diodkami głośniki Bang & Olufsen. Zwracam na takie gadżety uwagę. Z zewnątrz adrenalinę czuje się nawet wtedy, kiedy tylko ogląda się to auto. Macie to samo? Te kształty, wloty powietrza po bokach, nisko osadzona karoseria, ogromne hamulcowe zaciski. Niestety, brat poprowadzić SLS-a nie pozwolił. W sumie nie wiem dlaczego. Muszę z nim poważnie porozmawiać. Niby, że blondynka nie potrafiłaby? Musiałam więc obejść się smakiem. Tak zresztą jak ty, oglądając to wideo. Koniec, dla tych, co jednak wolą oglądać i słuchać, a nie czytać, krótka informacja. Mercedes SLS AMG napędzany jest silnikiem V8 o pojemności 6208 cm3. Moc 570 koni mechanicznych. Potrafi rozpędzić się do 317 km na godzinę, a do setki przyspieszyć w mniej niż w 4 sekundy. Cena? Ten na filmie kosztował ponad 1 000 000 zł, ale SLS-a da się kupić już za 886 000. Taniocha.